No i chłopaczek kochany. No i zjadły już koteczki. Rozrabiaczki moje. Włączymy światełko. No i Karolek mały pokazuje, jaki ma dobry humorek. Jaki jest kochany po prostu niesłychanie. Niesłychany kotek. Przed chwilą był mały wypadek, bo Karolek się rozpędził i wpadł mi prosto pod nogi. Uderzył się w moje nogi. No i troszkę był zszokowany, co ta ciotka mu zrobiła. No chodź, chodź tutaj, chodź, bo ja chciałam pokazać jeszcze drugie kotki. Jesteście? No kto tam gania? Przed chwilą ganiałyście. No kto tu gania? Hej, 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 hej. Hej, hej, hej. A, właśnie. Są koteczki? Są, macie humorki. Dobre, fajne jesteście, piękne, tak. No, cześć, Igunia. No, Igunia znowu nie chciała się dać pogłaskać, ale jak już ją przytrzymałam chwilkę i pogłaskałam, to już potem było spoko. No, ten Mariusz to jest w ogóle fajny kociśku. Jaki kochany. On jest mruczak. Ma humorek dzisiaj, fajnie. Wszystko ok. Tak? A tu kto zagląda? Karolus Wilgolus. Tak? Chodź, chodź mały. Chodź, chodź mały. Chodź maliku. Chodź, bo ty nie chcesz tu przyjść? Wy macie takie swoje rewiry, tak? O, no przysiedłeś? Ale chodź tutaj, Kloszkę, do nas. Będzie widać jedne kotki i drugie kotki. O, o, one się też chcą bawić. Ja zaraz do nich pójdę z Wędeczką. Tylko najpierw chciałam się pobawić z Karolkiem. Obraziły się i poszły. Tak? A Karolek nawet nie chce do nich zaglądnąć. Mówi, nie chcę żadnego innego towarzystwa. Wystarczy mi mój ukochany... Najlepszy przyjaciel, kalor wielki. Kalor. No cześć, Igunia. A nie, ty jesteś przecież Iwo. O. Zobaczyły się. Zobaczyły się. No, Iwuś. A nie, no to ja jestem taka sierota. Przecież to masz szerokie przy między noskiem. To ty jesteś Iga. No i Gunia troszeczkę pokazała, co potrafi. Tak, spokojnie. I tak ich będę trzymać osobno na razie. Żeby sobie nie wymieniały różnych między sobą atrakcji. No to co, idę teraz do tamtego pokoju, tak? Karolek wielki mnie olewa, nie chce się ze mną bawić. Karol. No rusz troszeczkę. Ja tą twoją szarżę tak uwielbiam. Ja nie ma czasu. Poszedł sobie zwiedzać. Fajnie tu mają, że one sobie robią taki spacerek do łazienki po korytarzyku. O, poszedł zaglądać do kotków. Ogląda sytuację. Wydaje się naprawdę bardzo ofanowany. I przyjazny. A tamte bawią się tam, o, na drapaczku. Ale szaleją na tym nowym drapaczku. Super po prostu są. No dobrze. To idę troszkę do nich, chociaż one, jak widać, nie potrzebują chyba ciotki, tylko o tyle, żeby je troszkę jeszcze dooswajać do końca. Takie mam zadanie. Także idę tam. Przed chwileczką było ostre szaleństwo. O, właśnie. Bawią się ładnie w tym pudełeczku łapeczkami. A główka tam wystaje z tego pudełeczka. Zaraz coś innego ponagrywam. Bo to... Brawo. Brawo, koteczku. Brawo, dałeś radę. Tak, spadłeś, to źle. Kotek tutaj źle wymierzył, tak? Jak tam? Pojadłeś malutki? Pojadłeś sobie? Jak się czujesz? Tu już patrzcie.
pięknie zarasta. Po prostu, no niesamowicie po prostu. Tak pięknie się wygoiło wszystko. Coś cudnego. Kwieciuś, kochany. Nie chcę, żeby cię głaskać w tej chwili. To nie będę. Popatrz sobie jeszcze troszkę przez okienko, bo zaraz zamykamy. Niech wszyscy zobaczą, jaką masz cudną buźkę. Cudną buzieczkę, tak? Cuda. Chłopaczki razem jedzą to samo, nawet czasem z jednej miseczki. Trochę ich kuję w ząbki, bo im posypałam probiotykiem. To troszeczkę kuję w ząbki, ale chyba zwycięży jednak łapczywość. Proszę, jak oni się dogadują. No ja naprawdę jestem wciąż w wielkim zachwycie i pod wrażeniem. Kochane bączki śliczne. Co to jest za myseczka? Co to jest za myseczka? I buś? I busiu, kochany, taka śliczna myseczka tu jest. Kotki mają doskonałe humorki dzisiaj. Fajnie, cieszę się. Tak się cieszę, że mają humorki, tak? Tak, tak, tak. No, zaraz przyniosę wędeczkę, bo to jest zia zabawa. No i on, popatrzcie, on jest naprawdę, no to jest kochany kotek. On zaraz zaczyna mruczeć. Tak? Mruczeć mówię. Nie ma czasu w tej chwili, nie ma czasu. Nie ma czasu. Tak, no zobacz, ciotu. Hop. No zobacz, jaka śliczna wędeczka. A tu jest nasza panieneczka. O, jak ślicznie się położyła. Dzisiaj już miała seans głaskania, zaraz jej zrobię podstępem kolejny. No bo ona jest też fajna, to jest też łatwy, cudny kotek. Potrzebuje troszkę więcej czasu, ma trochę więcej niepewności w sobie. Dziś już się tak nie rzucały absolutnie na jedzenie, także myślę, że będzie wszystko dobrze. Wszystko dobrze będzie ti. Buziaczku. Ja muszę wstać i przynieść wędkę prawdziwą, bo patyczki też są fajne, owszem, ale wędeczka będzie lepsza. Tak. Mają takie fajne pudełeczko, którym się lubią bawić. No. Kto zaprezentuje, że lubią? A właśnie, panienka z okienka zaprezentuje. No mówię, że lubią, to lubią. Tak? No widzisz? Fajnie. Fajnie, moje bączki z wszystkiego korzystają. Z tego nowego drapaka, który stoi w tym całym bałaganie. No, kikuś. A ja tylko teraz trzymam kciuki, żeby zdążyły znaleźć dom przed środą najlepiej. A jeszcze lepiej przed wtorkiem, bo mój synuś właśnie nie wie, czy wtorek, czy środa. I będę musiała je przenieść do piwnicy. Szkoda. Może się uda. Może się uda, ciao.